Jeżeli panują takie warunki, że jest ryzyko wychłodzenia organizmu, ryzyko hipotermii, a wezwaliśmy już pomoc, czekamy na pomoc, jesteśmy na przykład ranni, mamy złamaną nogę, nie możemy za bardzo działać w kierunku stworzenia sobie miejsca noclegowego, stworzenia jakiegokolwiek schronienia, to używamy takiej folii. Wzywamy służby ratunkowe, owijamy się folią. Żółta strona odblaskowa sprawia, że widać nas z daleka w terenie. Srebrna strona magazynuje nasze ciepło, ciepło naszego organizmu, dzięki czemu tak szybko się nie wychładzamy. To jest podstawowe zastosowanie folii NRC. Natomiast są jeszcze inne zastosowania. Skupimy się na trzech. W kwestii wodoodpornego płaszcza możemy zadziałać na kilka sposobów. Pierwszy i podstawowy to po prostu narzucić na siebie koc termiczny, tak żeby zakrywał nam również głowę. Jeżeli przeszkadza nam hałas, jaki generuje kaptur z folii, bo to jest masakra, ja wam pokażę, zrobię wam kaptur z folii. Sami posłuchajcie. Poruszacie się, generuje to taki dźwięk, no można się wściec, delikatnie mówiąc. Dlatego dużo lepszym i praktyczniejszym rozwiązaniem jest wycięcie na środku folii otworu i zabezpieczenie tego otworu taśmą klejącą, po to, żeby folia się nie rozrywała. Jeżeli mamy zamiar nocować w terenie, to nie jest ważne to, czy sobie włosów nie zmoczymy, tylko to, czy nie zamoczymy ubrań, bo w czymś musimy przecież spać, szczególnie jeżeli noc jest chłodna. Tak więc robimy sobie taki płaszcz, jest on najbardziej praktyczny, najlepiej się trzyma, nic nam nie szeleści na głowie, no ale dobrze by było taśmą srebrną zabezpieczyć tutaj te miejsca, gdzie rozdarcie nastąpiło, żeby ono nie postępowało, bo popatrzcie, będziemy się przemieszczać, to się będzie dalej rozrywać, dlatego najlepiej mieć przy sobie w zestawie survivalowym zawsze taśmę srebrną, o tym już mówiłem w odcinku o zestawach survivalowych. Możemy też spróbować zabezpieczyć takie rozdarcie prowizorycznie, to znaczy w miejscu, gdzie to się rozjeżdża, widzicie, tutaj się rozjeżdża nam, zrobić supeł. To co nam zabierze trochę materiału, żeby taki supeł wykonać. Prosty węzeł, dwa węzły zabezpieczające, no i mamy otwór, który nie będzie się już poszerzał. Drugie z moich ulubionych zastosowań folii NRC to zbieranie deszczówki. Wystarczy tylko, że folię NRC rozłożymy na drzewku, na krzaku, w taki sposób, aby powstały zagłębienia w folii. Woda z całej powierzchni folii będzie nam spływać do tych zagłębień, jeżeli kropla spadnie gdzieś tu na przykład, ona sobie tutaj spłynie. Wlałem tutaj równo pół litra wody, łącznie do tych dwóch otworów, jak widać wszystko się trzyma. Ta folia bardzo dobrze leży na drzewku. Wystarczy teraz zebrać wszystkie rogi folii razem. No i mamy tutaj wodę. Zostawiamy jeden otwór, jak najmniejszy. No i teraz możemy wodę albo przelać do jakiegoś naczynia, albo bezpośrednio pić. Tylko trzeba uważać, żeby się nie ochlapać. Ale metoda bardzo dobra. Kolejna i moja ulubiona funkcja folii NRC to schronienie awaryjne. Z naciskiem na słowo awaryjne, bo naprawdę lepiej mieć cokolwiek innego, jakąkolwiek płachtę, tarp, bo folia nie sprawdza się w tej roli idealnie. W tym wypadku jest to tylko 213 na 132 cm, także naprawdę niewiele. Budujemy schronienie ratunkowe, czekamy na pomoc. Będzie się ono odznaczało, jeżeli jest w kolorze pomarańczowym. Służby ratunkowe, ktokolwiek w zasadzie, zauważy nas z dużej odległości. Natomiast, jeżeli nie chcemy zostać zauważeni, jeżeli to jest wyprawa survivalowa, trening survivalowy, no i zastały nas warunki pogodowe złe, nie spodziewaliśmy się tego, nie zabieraliśmy żadnego zadaszenia, taka folia wtedy w kolorze zielonym, nikt nas nie zauważy w lesie, no chyba, że na nas wpadnie. Rozbijemy sobie takie awaryjne, prowizoryczne schronienie między tymi dwoma drzewami. No jak już wspomniałem, ta folia jest niewielka, także nie wybudujemy sobie tutaj ekskluzywnego dwuspadowego dachu. Powinien być dwuspadowy, ale musi być niziutki, skoro ta folia ma małą powierzchnię. Na sam początek rozwieszamy linkę między dwoma drzewami. Linkę mamy przy sobie prawie na pewno, dlatego że możemy ją wyciągnąć chociażby z plecaka, w tę oto gumkę. W tego typu schronieniu konstrukcja musi być jak najniżej. Tak nisko, żebyśmy tylko dali radę wpełznąć pod folię. Dlaczego zatem po prostu nie owiniemy się tą folią? Dlatego że zaczęlibyśmy się pocić.
a pocenie się powoduje wychłodzenie organizmu. Dlatego ta folia musi być uniesiona trochę nad nami. No i właśnie po to ta linka. Wygląda to niezwykle biednie i takie też jest. To jest właśnie schronienie awaryjne, które zapewni nam ochronę przed wiatrem, deszczem, w minimalnym stopniu, bo ten wiatr może to porwać. Tak chroniliśmy się w Norwegii, ponad Preikestolen. Wtedy podmyło nas z kolei od spodu, ale to były naprawdę ekstremalne warunki. Znaleźliśmy się w chmurze deszczowej bezpośrednio, bo to było wysoko w górach. Także w zwykłym lesie takie warunki nam nie grożą i możemy spędzić noc w takim schronieniu. No i dobra, jak to wygląda od środka? Zaraz wam pokażę, najpierw sam tutaj wejdę. Oczywiście najlepiej byłoby wykonać tutaj te dociski albo z kamieni, albo wykonać prowizoryczne śledzie z gałązek. Ja tutaj to zbudowałem tak czysto prowizorycznie po to, żeby pokazać wam tylko, jak takie schronienie wygląda. Najciężej do takiego schronienia jest wejść, dlatego że jest bardzo niskie, jest tam bardzo mało miejsca. Musimy sobie wykonać jeszcze jakąś izolację od podłoża. Tutaj mam o tyle dobrze, że jest trawa, także ta trawa mi już zapewnia izolację. No i dobra, jestem w środku, tak to wygląda. Miejsca nie jest zbyt wiele, ale jest tutaj dość ciepło, no mamy lato i czuję wyraźnie, jak ta folia kumuluje ciepło. Dopiero tutaj wszedłem, a już jest wyraźnie cieplej. No i właśnie, w zimie. Jak by to wyglądało w zimie? Jak moglibyśmy zwiększyć kumulowanie ciepła pod taką folią, bo chcemy się schronić przed chłodem, przed mrozem. Co możemy zrobić? No i widzicie, co się dzieje, jeżeli ogień jest za duży. Popatrzcie, to jest też ciekawe i na to trzeba zwrócić uwagę. Folia będzie się topić. Popularna metoda zakłada użycie małej świeczki do rozgrzania takiego schronienia. Natomiast chciałem spróbować z kuchenką. Czy przy popuszczeniu minimalnej ilości gazu, przy minimalnym ogniu uda się rozgrzać takie schronienie. Okazuje się, że folia nawet przy minimalnym gazie zaczyna się topić. Jeżeli taki patent chciałbym zastosować w terenie podczas wyprawy rzeczywistej, to straciłbym moje schronienie awaryjne i mogłoby się to źle skończyć. Dlatego tak ważne jest, żeby zawsze każdy patent wcześniej na sucho, że tak to ujmę, sobie przetestować. A tymczasem na razie trzymajcie się i czołgiem.